Izraelska nuta, legiony to ofiarny stos. To już jest kolejna moja, tu już mieszkam od wielu lat, bo nie jestem rodakiem krakowianinem. Powiedzmy od 11 lat, jak spotkałem się z napisem Loch Camelot i lekcje śpiewania, to staram się tu być. Zapominamy tu o tym, co się złego dzieje, co tam gdzieś na granicach, co robią źli ludzie. To nie jest miejsce na politykowanie, to jest tylko na śpiewanie i przeżywanie tego, co nasi dziadowie walczyli, pradziadowie i tak dalej. Siekiera, motyka, bimber, szklanka, w nocy na lot, w dzień łapanka. Siekiera, motyka, światło, prąd, kiedyż oni pójdą stąd. Ja mam 70 lat, a mój dziadziuś, mojej mamy ojciec, mając 17 lat, uciekł z domu i poszedł z Piłsudskim na bolszewika. Dlatego, że jestem tak dumna z całą rodziną. Jestem rok w rok tutaj. No i nawet u mnie na moim balkonie w domu zawsze od 10 lat wisi biało-czerwona. Z okazji święta nie chce mi się jakby siedzieć przed telewizorem i oglądać te różne jakby filmy o niepodległości, tylko wolę jakby spędzić to na zewnątrz na takich różnych uroczystościach w Krakowie. Pałacyk Michla, Żytnia Wola, chronione chłopcy od parasola, choć na tygrysy mają wisy, to warszawiaki, fajne chłopaki są. Od razu zacznę od uszczypnięcia stolicy. Stolica dymi, Kraków śpiewa, proszę Państwa. Tutaj się można tego wzorca nauczyć, zabrać to powietrze z krakowskiego rynku i gdzieś tam oddać w Polsce. Tak, my się kłócimy, jest niespokojny czas, jest pandemia. Wszystko, co może być, tylko najgorsze się nam przytrafiło. No ale właśnie ta lekcja śpiewania ma charakter troszkę terapeutyczny. Tutaj ludzie wierzą w to, że mogą być ze sobą razem. W tym im pomaga między innymi to, że mówią w jednym czasie to samo, bo w języku takim ludzkim, przekazie, tylko piosenka, śpiew jest tą formą, gdzie wszyscy w jednym czasie mówią to samo, bo ich albo ogranicza muzyka, albo metrum, a przede wszystkim mają wspólny tekst. Potem ci ludzie, którzy doświadczą tego zjawiska, idą do domu w poczuciu, że są większą rodziną.